Hejka moi kochani, z tej strony wasza Avenir i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Z okazji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, nagrywam dla was świąteczny tak, który stworzyła Deaza LPS. Swoją drogą oczywiście zapraszam na jej kanał, tutaj będziecie mieli na pewno gdzieś dodaną adnotację do jej kanału. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego tagu, który stworzyła Aza, poprosiłam was któregoś dnia na Instagramie, żebyście także zadawali świąteczne pytanka, więc te oto pytania, które zadawaliście na Instagramie, także pojawią się w dzisiejszym tagu. Okej, bez żadnego przedłużania, rozpoczynajmy odpowiadać na pytanka. Pierwsze pytanie. Jaki LPS najbardziej kojarzy ci się ze świętami? W sumie długo myślałam nad tym, który najbardziej kojarzy mi się ze świętami, aż wreszcie znalazłam dwie figurki. Pierwszą z nich jest ten oto dog z hashtagiem 244, którego dostałam od LPS Adelaide. Przy okazji, kochana, serdecznie pozdrawiam, też wpadajcie na jej kanał. Nie wiem dlaczego, ale ten dog bardzo kojarzy mi się z albo z cynamonem, albo z pierniczkami. Ze względu na po prostu na barwę, Po prostu tak ma w sobie to coś. Natomiast moją drugą figurką, która kojarzy mi się ze świętami, to oczywiście moja panda z mojej kolekcji, czyli Michalinka. Najbardziej kojarzy mi się z śniegiem. Tak, najbardziej chyba ze śniegiem, ponieważ ma też takie piękne ubarwienie, że... No po prostu te figurki mają w sobie to coś. Drugie pytanie. Który LPS-owy short film najbardziej ci się spodobał i dlaczego? Najbardziej mam sentyment do dwóch short filmów na LPS Tubie. Jednym z nich jest właśnie short film Snowy Days od LPS Kylie. Moim zdaniem jej short film ma w sobie coś takiego wyjątkowego. Po prostu sprawiło to u mnie wielkie emocje. I nie zaprzeczę, jak pierwszy raz obejrzałam ten short film, po prostu płakałam. Płakałam ze wzruszenia. Najbardziej popłakałam się na momentach, kiedy Whisker dał Willow, czyli niewidomej dziewczynce, pluszowego króliczka. To było takie słodziutkie, takie... No po prostu to było coś pięknego. Oraz jeszcze wzruszyłam się na momencie, kiedy wspólnie Whisker i Willow wraz z rodzicami Whiskera ubierali choinkę. To było coś naprawdę niesamowitego. I drugi short film, który najbardziej wpadł mi w oko i oglądam go co roku na Wigilię, to dokładnie collab Za co kochamy święta, który został stworzony przez Deaza LPS, LPS Skyle, Creepybekę oraz Denutkę LPS. Po prostu za co ogólnie go lubię. Za ten klimat, za tradycję, za to co ogólnie jest pokazane. No nie zaprzeczę, także mi na tym filmie poleciała łza z oka. Ten film ma coś w sobie wyjątkowego. Trzecie pytanie. Czy dostajesz jeszcze LPS pod choinkę? Jeśli nie, to kiedy ostatnio dostałaś jakąś figurkę? Jeśli tak, to wiesz jaką dostaniesz w tym roku? Niestety nie, prawdopodobnie w tym roku nie dostanę LPS-a pod choinkę od rodziny. Natomiast ostatnio, kiedy dostałam figurkę, żeby was tutaj nie zmylić, to chyba około 4 lata temu dostałam od mojej cioci dokładnie Michalinę, czyli tutaj moją kochaną pandę, która była wcześniej pokazana w filmiku. No i tak to raczej nie dostaję pet shopów na święta. No może sobie jakieś kupię, ale to już jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Że tak się wyrażę, raz na ruski rok. Czwarte pytanie. Twoje ulubione świąteczne zdjęcie LPS, nie twojego autorstwa. Jak ogółem przeglądam Instagrama, to myślę, że to zdjęcie mi się bardzo podoba. Podoba mi się także to zdjęcie. Po prostu kocham je. Oraz to. Tak, to jest boskie. Najładniejszy świąteczny custom, jaki widziałaś. No powiedzcie, że on nie jest słodki. O! Szóste pytanie to, czy zrobiłaś kiedyś sama jakieś rzeczy świąteczne dla LPS? Akurat przez kilka lat z rzędu robiłam jakieś ozdoby, między innymi robiłam jakieś śnieżynki, robiłam sama choinki,
Jednak nie wiem, gdzie to się teraz podziało, natomiast w tym roku się nie postarałam. Oczywiście Avenir, leń wielki, nic nie robi. Najlepiej kupić w sklepie i nic nie robić najlepiej. Ale w tym roku niestety nie zrobiłam żadnych ozdób świątecznych dla moich figurek. Smutna. Okej, pytanka od świątecznego tagu The Azy LPS już minął. Teraz czas na pytanka od Was. Jak tam przygotowania do świąt? Choinka już stoi? Przygotowania jak najbardziej w porządku. Dzisiaj z mamą upiekłam 5 placków. Tak, 5. 2 serniki i 3 pierniki. Tak. A czy choinka stoi? Jak najbardziej stoi już od soboty. Co najbardziej sprawia Ci radość podczas świąt? Myślę, że podczas świąt najbardziej sprawia mi radość to, że mogę się ogółem spotkać z rodziną. Nieważne, czy będą prezenty pod choinką, czy nie. Po prostu dla mnie spotkanie z rodziną w Wigilię to jest coś niezwykłego. Cieszę się, że mogę z nimi w każdy rok, w każdą Wigilię podzielić się z nimi opłatkiem, że mogę wybaczyć wszystkie nieporozumienia, bo wiecie, w Wigilię wtedy jest na to czas. Po prostu cieszę się, że mogę wszystkich przytulić z rodziny, że mogę z nimi wszystkimi porozmawiać, bo wiecie, rzadko spotykamy się razem, więc Wigilia to chyba jest najlepsza okazja, żeby wspólnie pokolędować oraz porozmawiać. Jak myślisz, dostaniesz rózgę? Ej, ale ja grzeczną dziewczynką byłam. Wolisz choinki sztuczne czy żywe? Ja ogółem zdecydowanie wolę żywe choinki, chociaż wiem, że igły nieźle spadają na podłogę, ale jednak żywa choinka też ma w sobie ten urok, tak? A jednak przez kilka lat z rzędu miałam sztuczną choinkę, jednak w tym roku to się zmieniło. Mam piękną, żywą choinkę, jak coś sama ubierałam. Także bardzo się cieszę, że mam w tym roku żywą choinkę. Jest troszeczkę tak, można powiedzieć, inaczej. Ulubiona potrawa świąteczna. O ile się nie mylę, to barszczyk z uszkami albo zupa grzybowa. Oraz także uwielbiam kapustę z grochem. Ulubiona kolęda. Najbardziej jaką kolędę uwielbiam, to Lulaj żyje Zuniu oraz uwielbiam Mizerna cicha. Tak, to są moje ulubione kolędy. Ile miałaś lat, kiedy dowiedziałaś się, że święty Mikołaj nie istnieje? Ja powiem tak, Mikołaj istnieje, tyle że on nie rozdaje prezentów. W Laponii jest jak coś. Ale odpowiadając na to pytanie, dowiedziałam się o tym, mając bodajże 7 lub 8 lat. Gdzie spędzasz Wigilię? W tym roku akurat spędzam Wigilię u mojej cioci. Tak, u mojej cioci jak w tamtym roku. Także myślę, że także będzie wesoło. Jak myślisz, będzie u Ciebie na Wigilię śnieg? Raczej ogółem w to wątpię. Jak w tamtym roku nie było śniegu, no to chyba w tym roku także nie będzie. Nawet teraz jak nagrywam tak, to śnieg nie ma i nie będzie chyba. Ulepimy dziś bałwana? Albo zrobimy coś innego, bo zamiast śniegu są kałuże. Czy często w święta słuchasz świątecznych piosenek? Jak najbardziej. Ja w każdy rok, w każdą Wigilię słucham po prostu świątecznych piosenek. Ja swój klimat świąteczny to jest zaczynam od listopada. Serio. Co chciałabyś w tym roku dostać na święta? Powiem Wam tak szczerze, że mi w tym roku akurat na czymś konkretnie nie zależy. Natomiast no wiadomo, no kosmetyki by mi się przydały, jakieś słodycze. Mogą być nawet mandarynki, pomarańcze, kitkaty, obojętnie co. Więc raczej nie mam takiego wymarzonego prezentu. No wiadomo, że marzyłyby mi się LPS. No ale wiecie, rodzina myśli, że ja już wyrosłam z tych figurek. Jednak nic nie wiedzą. I ostatnie pytanie na dzisiaj, czyli czy kocham święta? Tak, jak najbardziej kocham święta. Jest to w sumie jedyna okazja, żeby spotkać się z całą rodziną. Także
jak najbardziej kocham święta. Więc kochani, to by było już na tyle z tego tagu, ale zanim się jeszcze pożegnamy, drodzy widzowie, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć przede wszystkim, żebyście spędzili ten czas w gronie rodzinnym. Przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia oraz przede wszystkim dużo sukcesów na Waszych kanałach. Życzę Wam przede wszystkim też tego, żebyście w swoim życiu, na Waszej drodze spotykali tylko tych pozytywnych ludzi, którzy będą starali się Wam wyciągnąć pomocną dłoń. Życzę Wam przede wszystkim też dużo prezentów, szczęścia w miłości, wymarzonego chłopaka. Zresztą nie wiem, widzowie, jakie macie marzenia, także. Może i też dużej kolekcji LPS. I życzę Wam też, żebyście po prostu nowy rok rozpoczęli z wielkim bananem na twarzy. Więc kochani, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzę Wam The Avenir LPS TV. Trzymajcie się i tym oto pięknym akcentem kończymy nasz piękny tag. Papatki!